Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina i dzisiaj jestem z Olą, bo będziemy robić mały challenge. Tak. Popularne jakiś czas temu było na Instagramie, pokaż mi książkę, która i zrobimy coś takiego, tylko że Ola wymyśli mi, jakie książki mam pokazać. Ja nie wiem, ile tych książek będzie i co będą musiały na okładce mieć, więc zobaczymy, jak mi pójdzie, zwłaszcza, że Ola zamierza liczyć czas. Tak, puścimy czas i jak mama skończy już wybierać książki, to zatrzymamy i to podzielimy. I zobaczymy, ile jej zajęło. Dobra, to ja zakładam okulary, bo jestem straszny ślepiec i... Ile książek przygotowałaś? Znaczy okładek? 12. Dobrze. Zaczynajmy! Za każdym razem jak znajdę książkę, to będę pokazywała okładkę, czy się zgadza i Ola albo zatwierdza, albo szukam dalej. Dobra, ja jestem gotowa. No to... Czekaj. 3, 4. Znajdź mi książkę, która ma twarz na okładce. Nawet dwie. No dobra. Znajdź mi książkę, która na okładce ma kobietę. Dobra. Dalej. Znajdź mi książkę, która ma na okładce ważkę. Dobra. Znajdź mi książkę, która ma na okładce kwiatek. Dobra. Myślałaś o innej, prawda? Znajdź mi książkę, która ma na okładce serca. Nie wiem, czy tego nie masz. Odsuń się. Odsuń się. Okej. Szybko. Dobra. Znajdź mi książkę, która ma na okładce mężczyznę w płaszczu. To było łatwe. Dalej. No to... Znajdź mi książkę, która ma na okładce pióro. Pióro? Tak, z piórami. Dobra. Na okładce ma zwierzę. 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 Książkę. No dobra. Która ma faceta? Dobra, to jakieś znajdziemy inną. Faceta! Jest. Nawet dwóch. Dobra. Idzie mi lepiej niż myślałam. Z czymś błyszczącym. Weźmy. Układka jest błyszcząca. Okej. Berło. Berło. Które chcesz? Czerwone może być? No. W kolorze fioletowym. Układka. Bo można też być w kolorze. No dobra. No i to tyle. Zajęło ci to prawie 3 minuty. Ciekawe, kto tu teraz posprząta? Nie ja. Nie ja. Spodziewałam się, że ten challenge będzie nieco trudniejszy, ale poszło całkiem szybko i zgrabnie. Teraz czeka mnie już żmudny proces odkładania tych książek na półkę. Jak ci się podobało? Było fajnie. Żałujesz teraz, że nie przygotowałaś więcej kategorii? Nie, bo nie miałam pomysłu więcej. Jaki film chcesz z mamą nagrać jako kolejny? Nie wiem. Co się wymyśli?
Dobrze, więc na dzisiaj to by było tyle. Zobaczymy przy montażu, czy puścimy ten film jako osobny, czy może wpleciemy go we vloga, bo dzisiaj też nagrywamy vloga, więc... Żegnamy się z Wami. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. Pa.